Jak straciłam dziecko, to zostałam obsadzona w roli Stelli przy drzwiach Tak. zamkniętych, która to dziecko straciła. Która to dziecko zabiła. Ja sobie cenię szczerość. Ja jestem z Kaszub. I to, że jestem z tych Kaszub, sprawiło, to mnie ukształtowało. Im jestem starsza, tym bardziej jestem kaszubska. Ja nie jestem komediowa, jestem tragikomiczna. I to ja zawsze mówię, że ten, kto mnie obsadzi w roli dramatycznej, dostanie Oscara. Dzień dobry, zapraszam do kolejnego odcinka. Dzisiaj rozmawiamy z aktorką znaną i kochaną Joanną Kurowską. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję, że przyszłeś. Bardzo długo usiłowałeś mi się umówić, ale jesteś tak zajętą aktorką, że rzeczywiście trudno to było, a dzisiaj przyjechałaś prosto z planu, więc zmęczona. Tak, ja Państwa w ogóle przepraszam za te okulary, no bo ta, która jest to nie jest aluzja do mojego ojca. Tak, no właśnie nie. A nawet o tym nie pomyślałam. Ja po prostu jestem tak zmęczona z szacunku do Państwa, nie będę straszyć i zakładam okulary. Zmęczona jestem, ale twórczo zmęczona. Kocham to co robię. Kochasz to, co robisz i to widać, ale też książka, która się pojawiła tutaj, którą poleciłaś mi, żebym przeczytała i bardzo dobrze, że zdążyłam, ponieważ przez te zmiany terminu, ale bardzo Państwu polecam książkę, którą z redaktor Kamilą Drecką, Każdy dzień jest cudem, którą napisałaś. Jest to książka, która robi wrażenie książki bardzo, bardzo szczerej. Książki w jakiś sposób trudnej. Ja powiem Ci na pierwsze pytanie, bo dzisiaj jestem zmęczona i mogę się pogubić. Szczerej, ja sobie cenię szczerość. Ja jestem z Kaszub i to, że jestem z tych Kaszub, sprawiło, to mnie ukształtowało. Im jestem starsza, tym bardziej jestem kaszubska. Jestem szczera. Ja troszeczkę się sprzeciwiam tym wszystkim takim instagramowym kolorom, tym nieprawdom, które powodują to, że jakaś pani, powiedzmy, w mławie, nie obrażając mławy, myśli sobie, Boże, jestem taka szara, taka nic nie potrafiąca, a tam jeżdżą samochodami pięknymi, nie mają problemu, wszystko się dzieje w pięknych apartamentowcach, a te apartamentowce są zadłużone, niespłacone, samochody są na leasingach, a to wcale ta prawda nie wygląda tak, jak wygląda. I myślę sobie, że jak ktoś taki pisze prawdę, to jest dosyć cenne i mi się wydaje, że ta prawda jest najważniejsza teraz, że myśmy w ogóle odeszli od prawdy. To, co się dzieje w mediach, te nagonki medialne, te hejty, te nierzeczywiste światy, czasami nierzeczywiste seriale, to sprzedawanie marzeń jest tak, takie robi kiełbie wełbie, że gabinety psychoterapeutyczne pękają w szwach. Ty też piszesz o tym, że od lat jesteś w terapii i że ta terapia dużo ci dała. I to jest też ciekawe, czy gdyby nie było terapii, to myślisz, że w ogóle taka książka mogłaby powstać? Oczywiście, że nie mogłaby powstać, bo dalej bym zakłamała, tak jak jest w jednym z rozdziałów, tak, są maski. Maski. To jest tak, że zakładamy maski. Inna maska jest do narzeczonego, do męża, inna do dziecka, inna do matki, inna do ojca, inna do przełożonego, a inna do pana, który żebrze pod sklepem. Zakładam wiele masek. Ja tych masek miałam bardzo dużo, które były moją ochroną, ale im dłużej byłam w terapii, tym tych masek jest mniej. Po prostu pozwoliła mi terapia na bycie sobą, na odkrycie tym, kim jestem. I to piszesz, tak dla mnie najbardziej przemawiające były te rozdziały dotyczące dzieciństwa. Może to też tak, nie wiem, czy też masz tak, że takie powiedzenie, że im jesteśmy dalej od dzieciństwa, tym staje się ono nam bliższe. Bo kiedy jesteśmy młodzi, tak o dzieciństwie specjalnie nie myślimy, chcemy się wyrwać Powiem do tej ci, dorosłości. Ja nawet nie wiedziałam, że to, że to moje dzieciństwo było takie, takie piękne gdzieś tam w sumie, takie beztroskie. Ja tak patrzę na te moje koleżanki, które już są babciami, niektóre, jak one stymulują te dzieci,
zabawa, malujemy, kartkujemy, piszemy, angielski, teraz robimy przedstawienie, a teraz robimy nagrodę za przedstawienie, a teraz robimy jakieś malarskie impresje, dajemy nagrody. Potem to życie tak nie wygląda, dziecko nie dostaje żadnej nagrody i nikt im nie mówi, że to był najpiękniejszy obraz. Spotykałam się z rzeczywistością i ta rzeczywistość nie jest taka, jaka jest. Kiedyś było kółko, miało się patyk, kamyk i grało się w kamień, coś tam, nie pamiętam, czy ty pamiętasz. Tak, pamiętam. Takie zabawy, kamień, kamień, papier, była guma wyciągana od babci, babci z gaci i się grało w gumę. Kapsle. W kapsle się grało, grało się w scyzory, chłopcy grali. To, że było tego wszystkiego mało, tych zabawek, nie było internetu, sprawiało, że ten świat był bogatszy i był człowiek bardziej kreatywny. Teraz widzę właśnie, że to wszystko poszło nie w tym kierunku, z tymi dziećmi, z tymi wnukami, z tym szaleństwem każdej sekundy zajmowania dziecku, każdego życia, tak? I to, że byłam na tych Kaszubach, to, że myśmy mieli siebie, bo tam było bardzo dużo dzieci, bo tam było młode rodziny się tam pobudowały pod Gdynią w Rumi i było dużo dzieci, sprawiło, że nam nie byli potrzebni dorośli. A teraz dorośli bawią się z dziećmi, 7, 8, 9, 10-letnimi, to jest dla mnie dziwne. No w ogóle też można powiedzieć, że w dużych miastach nie ma tych podwórek takich, które wtedy łączyło się z jednego podwórka, przechodziło się na drugie i tam były jakieś trzeba, dzisiaj wszystko za domofony zagrodzone, więc... Tak, to było cudowne. Czepak był, nie wiem, czy pamiętasz. Tak, oczywiście. Ja nie miałam czepaka, bo ja się urodziłam w domu, z ogrodem. I zazdrościłaś koleżankom z bloku. I zazdrościłam strasznie koleżankom z bloku, że tę windę mają, że takie mieszkania, że to takie nie trzeba podlewać tych kwiatów. Jakiś taki rozdział w tej książce Ślad Grabek, tak. Że... Na Kaszubach było coś takiego, że jak był ten ślad grabek, to znaczy, że było zrobione. To powinno być zrobione i to mnie denerwowało, no bo w blokach nie trzeba było ani śladu grabek, ani podlewać tych kwiatów, ani czasami pielić czegoś tam. Nie trzeba było tego robić. Teraz patrzę, jaki człowiek był taki śmieszny, taki rozkoszny, taki... Rozczula mnie to myślenie, mnie jako małej dziewczynki. Tak, chociaż dużo piszesz też, i to dzieciństwo ono się pojawia jako piękne, jakieś kolory i święta, ale też dużo jest tam smutku też związanego chociażby z chorobą mamy i z jakimiś takimi deficytami, które zapełniałaś i też, że wzięłaś właśnie tą pierwszą maskę, którą wzięłaś na siebie, to żeby poprawiać jakby atmosferę w domu. Ty tak, bo to są takie w tych rodzinach... takich dysfunkcyjnych, to się zakłada maski, są tam odkreślone role. Jak ktoś jest w terapii albo czyta książki mądre, psychoterapeutyczne, to na pewno to jest, na pewno wie, że to są tak zwane role. Jest tam pierwsze dziecko, to jest bohater, drugie to jest błazen, trzeci to jest... To są te role. Tak. No ja miałam taką rolę, żeby rozśmieszać to napięcie, jak się pojawiało, żeby to niwelować, to napięcie. To mi bardzo pomogło w życiu. To mi pomogło w życiu aktora, ponieważ z tożsamości, które przybieram, pozwalają mi na to odejście czasem ode mnie. Ta rola błazenka była rolą, która niekoniecznie mi się podobała, ale ona mi dała tak zwaną zbroję. Każde dziecko wrażliwe wie, jaką zbroję założyć, żeby go nie dotknięto. Ja tę zbroję założyłam i ona mi bardzo ładnie służyła. Ale powiem coś takiego, dlaczego tę książkę napisałam. Ja to dosyć często mówię, co było to, gdzie napisałam z Kamilą Drecką, żeśmy to by utworzyły, ale to ma kształt takiej książki, która nie mówi o życiu aktorki, bo to nikogo nie interesuje. Jakieś życie jakiejś tam aktorki. Interesuje nas nasza historia, nas samych, w życiu innych. My się wzruszamy na filmach, które odzwierciedlają kawałek naszego życia. Albo dlaczego tak płaczemy? Bo płaczemy nad sobą, nigdy nie płaczemy nad bohaterem. I ta moja książka jest taka, że dużo kobiet się identyfikuje z tym, bo moje życie jest takie jak życie każdej innej kobiety, to się niczym nie różni. I to, że przyznałam się do tego, też był jakimś rodzajem terapii, ale wydaje mi się, że to jest potrzebne. Kiedy człowiek się rodzi, to dane mu są drzwi.
przed nim są drzwi i on powinien te drzwi otworzyć, ale jak ich nie otworzy w odpowiednim momencie, to będzie musiał wejść przez cudze drzwi. A co się za tym wiąże, że będzie mówił nie swoim głosem, będzie mówił głosem kościoła, głosem religii, głosem mamy, taty, nauczycieli, potem męża, to nie będzie jego głos. I ta książka jest moim głosem, ona mówi o mnie. Ona jest, ja napisałam ją swoim głosem. Ten głos się może nie podobać, albo podobać, ale to jest mój głos. Ja, jak mówią terapeuci, to zakładane pracowanie na własną trumnę. Ja się nikim nie podpieram, to jest mój głos. I jest też o tym ta książka, że my powinniśmy w życiu wypracować sobie wiele źródeł radości. Nie tylko jedno. Bo jeżeli źródłem radości jest rodzina, to tak w moim przypadku, w której wszyscy mi umarli, siostra, brat, pierwsze dziecko, mama, tata, ukochana ciocia, przyjaciel królikowski, drugi przyjaciel, czy przyjaciółka, oni odeszli, no to zostaje nam, zostałaby nam jakaś taka pustka, depresja. A przy zbudowaniu wielu źródeł radości mamy się o co oprzeć. Moimi źródłami radości jest praca, jest pasja związana z tą pracą. Jest moja córka, jest, są przyjaciele przede wszystkim. Mhm. Jestem otoczona dużą ilością osób oraz miłość, ogromna moja miłość do literatury. Mhm. Jestem uzależniona od literatury. Był taki czas, że straciłam w ogóle taki gdzieś tam wzrok. Pogorszył mi się, bo poczytałam 3 książki tygodniowo. Ale to było też jakiś rodzaj ucieczkowości w jakieś inne światy, ale kocham literaturę, kocham muzykę, kocham malarstwo. Natomiast literatura jest czymś, jednym z tak ogromnych źródeł radości, które pozwalają mi żyć. Oraz to, że wybrałam świadomie mieszkanie poza miastem, ponieważ przyroda, las, drzewa są tym, co pozwalają mi na konfrontację z samą sobą. Mm. Nie dość, że natura daje nam też jakiegoś rodzaju ukojenie, ale też tak jak piszesz w książce w tym momencie, kiedy już grabisz własny ogród czy podlewasz, że wtedy właśnie też możesz czuć, że rzeczywiście jesteś, no, niczego nie grasz w tym momencie. Choć chciałabym powrócić do tych masek i tej maski z dzieciństwa i też właśnie tego błaznowania, o tym, o czym rozmawiałyśmy wczoraj przez telefon. To było dla mnie bardzo inspirujące, kiedy powiedziałaś, że śmiech jest pewnego rodzaju narzędziem, które daje kontrolę i władzę, poczucie humoru, dowcip, cięta riposta i również w jakiś sposób role komediowe. Ja myślę, że dowcip i złośliwość to są domeny jakiejś tam pochodnej inteligencji. My je używamy w różnym celu. I ta złośliwość u mnie była takim rodzajem władzy, jakiej nie miałam w domu, bo nie czekały na mnie żadne oczy. Albo mi się tak wydawało, że nie czekają, że musiałam swego czasu. Bardzo mówiłam głośno i szybko, dlatego żeby to szybko powiedzieć, bo nie przydawano mojej rodzinie, dzieciom takiej uwagi, nie słuchano ich tak jak ja bym chciała, czy jak ja słucham mojego dziecka. I ten rodzaj dowcipu dawał mi ogromną władzę, bo wtedy nagle wszystkie oczy są zwrócone na mnie. Ja myślę, że w ogóle wybór aktora, bycie aktorem też daje mi rodzaj władzy nad tłumem, nad tym, że teraz jest kamera i teraz ja mówię, ktoś mnie słucha, jakieś oko szklane patrzy na mnie, ty patrzysz na mnie, za chwilę jacyś internauci będą na mnie patrzeć. To mi daje poczucie ważności, którego nigdy nie miałam. Jest taki syndrom, to się nazywa w psychologii syndrom Marilyn Monroe, że ona flirtowała ze szkłem. Tak. Ona, jak zobaczymy te zdjęcia jej, te fotografie Marilyn Monroe, to był jeden wielki flirt z kamerą. Ona umierała z miłości, jak robionej fotografii. Bo teraz no, każdy się tam śpieszy, każdy szybciej tą fotografię, a ona oddawała część siebie. Jako że nie znajdowała tej miłości w życiu, ani w kolejnych partnerach, ona flirtowała z kamerą. Ona
ona kochała te kamery, wtedy była ważna. I to, jest, to dawało mi, jeżeli mówimy o ważności, to dowcip też to daje, złośliwość też to daje, władzę nad tak zwanymi śmieszkami. Jeżeli mam kolegów, którzy są nikczemnego wzrostu, ale oni sobie świetnie w szkole radzili, koledzy aktorzy, ponieważ oni mieli władzę nad łobuzami, bo powiedzieli coś takiego, że ten łobuz był zdyskredytowany w oczach kolegów i oni się bali tego, tej osoby już. Nie ruszały tą, tej osoby, bo wiedzieli, że czym to się skończy. No bycie ośmieszonym to jest jakby najgorsza chyba rzecz rzeczywiście, bo to już nawet nikt nie współczuje, tak? No, tylko tak, Lindrowski śpiewał i od pogardy tak. Trzesz mnie, panie. Od pogardy. Tak. To jest coś, czego się boimy, bycia ośmieszonym. Tak, no bo śmiech jest, może być oczywiście serdecznym śmiechem, tak. Ale też bywa śmiech jako po prostu forma agresji, którą mamy jeszcze z przyklejonym miło uśmiechem, ale tak jak powiedziałaś, właśnie tej kontroli. Nie miałaś takiego momentu po napisaniu książki, czy w trakcie pisania, że po co to robię, że tak bardzo się otworzę, pokażę? Nie miałaś takich obaw? Wiesz co, zawsze są obawy, dlatego że ludzie są różni. Zawsze są źli ludzie, którzy twoją szczerość wezmą za jakieś, źle to odbiorą, albo wykorzystają to, albo będą się z tego śmiali. Na przykład ja się przyznałam do terapii, to ktoś tam napisał, ona zawsze była pierdolnięta, albo przecież to jest wariatka. No to zawsze musimy się z tym liczyć, że będą takie osoby, które będą tak mówić, ale im jestem starsza, tym mniej zależy mi na opinii, bo ja wiem, kim ja jestem tak naprawdę. Ja już wiem, kim ja jestem i choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy nie wiem, jak się wyprężał, to nie udźwignął taki to ciężar. Nikt mnie nie jest w stanie obniżyć mojego poczucia własnej wartości, ponieważ ja wiem, kim ja jestem. Ja nie muszę udowadniać nikomu, że nie jestem żyrafą. I powiedz mi tą akceptację, samoakceptację, którą zyskałaś. Ty odbierasz to jako coś nowego, czy to po prostu jako bardzo długi proces na różnych etapach, jeszcze przed terapią jeszcze? Ja myślę, że to jest bardzo długi proces. Odebrano mi pewne rzeczy i ja nad tym ciężko pracowałam. To nie jest tak, że to, że dużo gram, że jestem rozpoznawalna, że jestem chwalona, to spowodowało to, że moje ego urosło. Ja sobie je sama zbudowałam. Czy ja będę grać, czy nie, no to będę sadzić pelargonie. Mhm. Ja się dobrze z sobą czuję. Ja jestem generalnie, wbrew pozorom, jestem typem samotnika. I introwertyka. I introwertyka, wbrew pozorom, bo to, że ja gadam, że ja tego mam łatwość nawiązywania kontaktów, co nie znaczy, że ja lubię być cały czas w tłumie. Ja lubię mój dom pod lasem, ja lubię celebrować bycie samą, nie samotność, bycie samą, bo ja nie jestem sama. Nie jestem sama, w ogóle w życiu prywatnym też nie jestem sama, ale lubię przebywać sama z sobą. Ludzie mają coś takiego, jak ja troszkę czasem mnie to zadziwia, ale no nie każdy musi być mną. To nie znaczy, że ja jestem lepsza, tylko jestem inna, a oni są gorsi. Tylko ludzie często włączają włączony telewizor, radio, są dwie osoby, latają psy, koty, ktoś dzwoni, jest telefon, komórka, coś tam gra. Właściwie tylko toster nie chodzi w tej rodzinie. I ja patrzę, jak to można egzystować. Ja lubię ciszę, ja mam fantastyczną płytotekę, mam kilka tysięcy płyt, ale lubię, jak jest cisza. Zresztą, co jest największym luksusem w XXI wieku? Cisza. 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 Ktoś mówi, jak są kurorty, jak one są kiepskie, to tam idzie. A jak zobaczymy te dobre kurorty, albo na przykład Brad Pitt sobie wyspę wynajmuje, nie po to, żeby chodzić samotnie, tylko żeby tam była cisza, żeby on był sam w tym, to najbogatszych stać. Ja sobie stworzyłam taką enklawę, że mam ciszę, że celebruję ciszę. Jestem wtedy tożsama z sobą i z moimi myślami. I lubię to, nie boję się być sama, bo ludzie to robią ze strachu.
generalnie, jak czytam filozofów czy psychologów, jest wszystko to, co robimy, jest strachem przed śmiercią. Na przykład partnerzy biorą sobie coraz młodsze partnerki. To czasem nie wynika z wyboru, że on ma o czym z nią gadać, bo czasem bardzo często nie ma o czym z nim rozmawiać, a seks trwa 11 minut, więc, a jest potem całe życie z taką osobą. To jest taki podświadomy strach przed odchodzeniem. Przed odchodzeniem, wyparcie. Jakby nie wyparcie, nie, to mnie nie tyczy, mnie nie dotyczy. Lęk przed śmiercią, której w twoim życiu było bardzo dużo. Nawet pisałaś coś i miałam takie skojarzenia, pisałaś o klątwie związanej z twoim dziadkiem. I no, wyszłam trochę nad mistyczny trochę nastrój, jak powiem ci, jak to czytałam. I też myślałam o jakichś ustawieniach hellingerowskich, czy miałaś? Oczywiście. No, od razu miałam to skojarzenie. Oczywiście, że miałam ustawienia hellingerowskie, nie wiem, czy one mi cokolwiek dały. Ja przepracowałam te wszystkie rzeczy, ale myślę, że tak, opisuję w książce, że mój dziadek, który był tam, powiedzmy, bardzo się podobał kobietom, jak widziałaś, on jest bardzo przystojny. Tak. Wyglądał, to już był starszy pan, ale jak był młody, był Gregory Peck. Tak. Był pięknym mężczyzną. I te kobiety za nim szalały i nie ożenił się ponoć z jakąś dziewczyną, z którą miał dziecko, i ona go przekleła, ale mi się wydaje, że żeby przeżyć, to te kobiety w moim rodzie musiały sobie usystematyzować to, dlaczego tak się dzieje, że na przykład mojej babci zmarło czterech synów po kolei, a mama była pierwszą tą, która przeżyła. Ona podświadomie, nie wiem, czy to rozumiała, podejrzewam, że nie, ale podświadomość jest bardzo silna i ona wiedziała podświadomie, że ma się poczucie winy, że ona pierwsza przeżyła. To jest tak w Holokauście to bardzo wyjaśniano to w Holokauście to wyjaśniano tym, że jeżeli z rodziny któraś osoba wyszła z Holokaustu, to ona żyła do końca z dosyć niewyjaśnionym, ale poczuciem winy, dlaczego tylko ona przeżyła, nie? Dlaczego wszyscy umarli, dlaczego ona dostała ten dar i będzie z tym żyła do końca życia. Wydaje mi się, że my jesteśmy ofiarami ofiar i moja mama żyła z tym gdzieś taką wewnętrzną, podświadomą, ogromną niezgodą na to, że czterech braci przed nią rok po roku umierało. Ona była pierwszą dziewczyną, która przeżyła, potem pojawiły się jeszcze dwie siostry mojej mamy. I to jest ta sztafeta pokoleń niestety, która często się zdarza. Wydaje się, że ty dzięki swojej miłości chociażby i jeszcze rozumiem przed terapią, zupełnie inaczej traktujesz swoją córkę, inaczej wychowałaś, niż ty byłaś wychowywana. Ja ją wychowywałam inaczej, ja nie wiem, czy dobrze. No, wiesz co, wiesz, miałam takie skojarzenie, ponieważ ja się bardzo w różnych momentach identyfikowałam z treścią książki. I też ja mam syna dorosłego, ale od niedawna dorosłego. I uważam, że rzeczywiście, co jedno mi w życiu szło, to że jestem dobrą matką. Ale zaczęłam się w pewnym momencie zastanawiać, czy to, że nie jestem za dobrą matką i nie mam za dobrej relacji, czy on będzie mógł taką relację jeszcze z kimś powtórzyć? I czy w związku z tym na przykład nie będzie deficytu? Albo nie będzie jakiegoś szukania? Bardzo ważne, co mówisz. To jest bardzo ważne, bo jak ja powiedział Truman Capote, jest coś takiego jak wolność, a jest coś takiego jak za dużo wolności. Jest coś takiego jak miłość, jest coś takiego jak za dużo miłości, bo to można zagłaskać kota na śmierć, bo my z tymi deficytami, a ja twoje książki czytałam, zresztą jestem zachwycona twoimi książkami i zawsze chciałam stworzyć taką książkę, jakie ty napisałaś na początku. I nie mówię dlatego, że tu rozmawiamy, bo jak wiesz, ja nie muszę pewnych rzeczy mówić. Ale mówię, bo tak czuję. To my z tymi deficytami staramy się teraz dać to, co nie miałyśmy i to też nie wiem, czy to jest do końca dobre, bo moja córka dostała taką petardę miłości, takie troszeczkę nadopiekuńczości, że może to być wylanie dziecka z kąpielą. Moja przyjaciółka, mam fantastyczną przyjaciółkę Anię Blum w Kanadzie i ona powiedziała mi taką ważną rzecz, że jej mama, zresztą bardzo mądra kobieta, dlaczego mama cię wysłała, miała raka już i cię wysłała do sióstr, których ona, do Szymanowa, których ona nie cierpiała tych sióstr. Ona tam się fatalnie czuła, ona była tam głęboko nieszczęśliwa. Mówi, moja mama wiedziała, że odchodzi. Byłyśmy bardzo związane jak Kuba z drzewem. I ona wiedziała, że jak ona odejdzie,
jak ona ją odzwyczaje od siebie trochę, matka tak mówiła, jak ją odzwyczaje tą moją córkę, będzie mniej pieczyć, to ona przyzwyczai się do tego bardziej. A jak była ze mną, to mogłaby tego nie dźwignąć. Rzeczywiście te 4 lata liceum w tym Szymanowie, jakby to oderwanie pępowiny nastąpiło, tak? Ale myślę, wiesz co, że nadmiar miłości jest lepszy od jej braku. Zawsze. Zawsze. No nie umiałam inaczej. Jedno, co sobie uważam, że jest dobre w wychowaniu mojego dziecka, to to, że moja córka, ja nie miałam do nich oczekiwań, bo w miłości nie może być oczekiwań. Nie może być w miłości oczekiwań. Po prostu miłość, zaraz powiem psalmat psalmami, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że jak moja córka mi powiedziałaby, że chce być na przykład, nie wiem, założyć firmę sprzątającą, albo chce być, siedzieć w domu, urodzić dzieci, bo to jej daje szczęście, to ja tak ją kocham, że uważam, że jedynym miernikiem mojej oceny jest w tym momencie, czy ona będzie szczęśliwa. No właśnie. Jeżeli będzie szczęśliwa jako matka, to niech ona będzie. I widzę te szalone matki, które pchają te dzieci, angielski, pływanie, teraz idziemy na medycynę, musisz iść do tego, spełniają swoje oczekiwania wobec tych dzieci, nie dając im możliwości wyboru, żeby zasłużyły na własną trumnę, tylko to są ich lęki. I projekcje tych lęków. I projekcje tych lęków na te dzieci. I moja córka poszła na, jest na 3 roku szkoły filmowej w Łodzi, wydział aktorski, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa. I ten zresztą, który ja kierunek skończyłam. I widzę, że ona jest bezbrzeżnie szczęśliwa. I mówi, mamo, czemu nie powiedziałaś mi, że to jest tak fantastyczne? Ta szkoła jest tak fantastyczna. I w ogóle ja się tam tak fantastycznie czuję, jak ja wchodzę na scenę, to dla mnie świat może nie istnieć. Teraz odebrać jej to, ponieważ jak każda aktorka, każda aktor mówi, Boże, tylko żeby nie poszedł na aktora. No dlaczego nie? Zresztą powiem ci, że ten, jak powiedział Truman Capote, tylko geje się nie wstydzą być aktorami, bo oni nie mają z tym problemu. U nas jest to uważane za coś gorszego, że już reżyser jest lepszy, że już jest operator lepszy. Nie. Ja się fantastycznie, ja się odnajduję w tym zawodzie. Ja to lubię i nie wstydzę też się mówić o tym, że jest to moja pasja, ja to lubię. Ja lubię grać. Zresztą Artur Barciś, mój serdeczny przyjaciel, napisał taką książkę też z Kamilą Drecką. Aktor wtedy żyje, kiedy gra. Jak każdy twórca. Malarz wtedy żyje, kiedy maluje. Pisarz żyje wtedy, kiedy pisze, a nie, że on napisze książkę, żeby pojechać sobie na Malediwie. Nie. On wtedy żyje, wtedy jest szczęśliwy w akcie twórczym. Masz takie jakieś poczucie, że chciałabyś jakąś, nie jakąś określoną rolę zagrać? Albo na przykład oglądając, nie wiem, jakieś filmy, bo dużo filmów przytaczasz, że o taką rolę gdybym dostała. Mi się podoba, jak się podoba film z Bette Davis i Jean Crawford, Co się zdarzyło Baby Jane. Bo to jest film, bo dla mnie w Młynarskim napisał taką mini próbę, napisał mi Gigi Amoroso. O dziewczynie, która czeka na to, że przyjdzie do niej Gigi Amoroso, odmieni jej świat. Czyli rola tragikomiczna. Ja bym się w takiej roli odnalazła. Julieta Massina w Noce Kabiri. To jest coś, co by mnie poniosło. Bo ja jestem tragiczna, ja jestem tragikomiczna. Ja nie jestem komediowa, jestem tragikomiczna. I to ja zawsze mówię, że ten, kto mnie obsadzi w roli dramatycznej, dostanie Oscara. Ale u nas jest, w naszym Burakowie, ten powiedział mi kiedyś bardzo dobrze profesor Bardini, który mnie bardzo lubił i który mi zrobił recital do Paryża, bo zajęłam Grand Prix piosenki aktorskiej we Wrocławiu i on mi go zrobił, on wyreżyserował go sam z siebie, bez żadnych pieniędzy, bo chciał ze mną pracować, to powiedział do mnie tak, słuchaj Kurowska, w tym kraju ktoś o nazwisku Król będzie grał króla. Jak ktoś się bardzo modli, ma taką urodę, taką jakby się kojarzy jego życie z poprawnością, zagra papieża. A jak tam Hyra coś w metrze zrobi, to nie zagra, który jest bardziej podobny, bo on się nie kojarzy. Co jest bzdurą, bo to ma być kraty. Życie prywatne się przekłada. I tak to jest, no, że to, że ja jestem dowcipna na życie, przekłada się, że ja mogę takie role zagrać.
Ale to się już przełamuje powoli. Przełamuje się, ale też piszesz o tym, że też jest takie, wiesz, postawienie i że na przykład, że ktoś miał pewnego rodzaju doświadczenia, traumatyczne doświadczenia i że się go próbuje obsadzić właśnie w takiej roli, żeby jakby doświadczyć tego jeszcze raz. I mówiłaś o jakimś konkretnym swoim doświadczeniu i że to było czymś... No niedobrym, ponieważ nie mogłaś oprzeć się tylko na warsztacie i zupełnie się odciąć, tylko właśnie, że łatwiej jest zagrać coś, czego samemu się nie przeżyło, przynajmniej w krótkim czasie. Mówię tam o rola wdowy, czy rola tak, kobiety, która straciła dziecko. No tak. Ja akurat jak straciłam dziecko, to zostałam obsadzona w roli Stelli przy drzwiach zamknięte, tak. Która to dziecko straciła. Która to dziecko zabiła. No i więc jakby to, że ja to zagrałam, ja to źle zagrałam, bo to było zbyt blisko. No. Trzeba było, bo my gramy lepiej rzeczy, które są od nas oddalone. Wtedy to się nazywa kreacją. Mhm. A jeżeli to jest tak blisko nas, to nie umiemy tego zagrać. Bardzo często ludzie gdzieś wewnętrzni smutni wewnętrznie, a ja gdzieś mam rodzaj smutku wewnętrznego. Mhm. Nawet patrzę na te zdjęcia takie moje z dzieciństwa, mam smutne oczy. Ja te smutne oczy niosę gdzieś sobie. Ja tam oczywiście pozwalam ludziom wierzyć, że te oczy są wesołe, albo ich nie pokazuję, bo i po co. Mhm. Natomiast Woody Allen to jest jeden ze smutniejszych osób, jakie ja znam. A Bergman, który strasznie, w jego filmie jest dialog, tak. Generalnie jest dialog, to jest generalnie, oni mówią tylko, to nie jest, że nagle ktoś na spadochronie wjechał, potem jest jakaś przebitka na jakiś pałac, nie, oni gadają, siedzi Lee Fullman i gada, czy w Personie, czy tam obojętnie, w życiu małżeńskie, tak. A życiu jest tak, on w ogóle nie gadał w życiu, jest taka fajna scena, ja czytałam Lee Fullman, Odpływająca fala, taką książkę i Lee Fullman w tej biografii pisze taką fajną rzecz, że spotyka się Woody Allen z Bergmanem i jakby Lee Fullman grała na Broadwayu i prosiła ją Mia Farrow, że Woody Allen sobie, że prosiła, żeby dwóch geniuszy się spotkało i one, te żony, strasznie do tego parły, żeby spotkało się dwóch geniuszy, zresztą jeden o drugim miał fenomenalne zdanie. Bergman jako smutas, podobał mu się ten wesoły Woody Allen, który wcale nie był wesoły, a Woody Allen chciał właśnie być Bergmanem, co mu też nie wychodziło. I oni się chcieli strasznie spotkać. I te żony doprowadziły do tego spotkania. I pisze Lee Fullman, że to było bardzo dziwne, bo oni się spotkali w takiej knajpie, restauracji. To było bardzo dziwne wyciągnięcie Bergmana, bo on miał natręctwa. Jak pojechał do Włoch, to tylko wchodził do jednej restauracji, w jednej jadł i tą samą drogą. Więc wyciągnięcie go do Nowego Jorku z jego fobią społeczną, było bardzo trudne, bo on tylko na tej swojej wyspie żył. Udało się. To oni na jeden noc, na jeden wieczór spotkało się dwóch geniuszy. I ta spotkanie wyglądało w ten sposób, że żaden do drugiego nic nie mówił. Więc ona pisze, ta Lee Fullman, że ja z tą Miją zaczęłyśmy tak nadrabiać, tak głupkowato. Small talkiem. Takim small talkiem mówią, o, jakie fajne klopsiki, u nas w Szwecji też są takie klopsiki. Gadały, bo oni nic nie mówili. Mhm. Oni ze sobą tylko tam może powiedzieli jedno zdanie, takie, które nawet nie było zapamiętane, jakieś grzecznościowe coś. Generalnie milczeli. Potem przychodzi załamana totalnie Lee Fullman do domu, bo pomyślała sobie, że ten Bergman zrobi awanturę, bo to był nieudany, oni nic nie mówili. I Bergman mówi, to była najbardziej fascynująca rozmowa w moim życiu. A dzwoni do Mii Farrow, a Mia Farrow mówi, słuchaj, po prostu Woody powiedział, że to było coś nie mogę teraz tego mówić. Jeszcze raz. Na to Mia Farrow powiedziała, że to jakiś doznał Woody Allen ekscytacji przy tej kolacji, co było po prostu niewiarygodne przy tym, że oni nie wypowiedzieli jednego słowa, czyli to milczenie, to rozmowa pozawerbalna, to jak nie wiem, jakimś fluidach, oni sobie wypełnili to. To było coś, dwóch wariatów gdzieś tam. Odbyło fascynującą rozmowę milcząc. Też mówi się o tym, że czasami spotykają się też takie osoby zwyczajnie, które na tyle siebie właśnie rozumieją, czy nawet się za bardzo nie znają, że też właśnie, no może nie,
nie w milczeniu, bo byłoby to trochę niezręczne z osobą, której się nie zna. No, jeżeli nie ma się jakiegoś tam chóru obok, tak, który tak jak te żony robił akustykę, że też właściwie jakoś słowa są czasami zbyteczne, jest jakieś takie zrozumienie. Masz takie osoby w życiu? Tak, mam takie osoby. Przede wszystkim jest to mój pies. Taką osobą. Nie za dużo gada, ale... Ale ty gadasz do niego pewno. Ja gadam do niego, ale my okres w naszej prehistorii był taki, że myśmy... Mowa pojawiła się dosyć późno. Myśmy dłużej nie gadali, niż gadamy. Więc ja pamiętam, wyjechałam z moim psem kiedyś na miesiąc i myśmy się porozumiewali, tylko wiedziałam, przecież nie mówi do mnie, wiem, kiedy chce wyjść, wiem, kiedy jest niezadowolony, wiem, kiedy jest zniecierpliwiony, mam pójść spać. Jakby niepotrzebne są słowa. Mm-hmm. I mam takich parę osób, przy których mi się fajnie milczy. I to są prawdziwi przyjaciele, przy którym można, nie ma tej presji gadania. I wtedy wiem, że to jest mój przyjaciel gdzieś tam, albo to są moje fluidy, że odbieramy na tych samych fluidach, że nie boimy się, nie wstydzimy się ciszy, że trzeba czymś wypełnić. Wtedy wiem, że dajemy sobie carte blanche na to, żeby nie być zajebistym tak strasznie, tak fajnie dowcipnym, takim, no takim puentującym wszystko. Nie, po prostu fajnie sobie milczymy. Ja właśnie kiedyś powiedział mi ten mężczyzna, jak przy tobie się pięknie milczy. To wielki komplement. Wielki komplement. Czy chciałabyś coś powiedzieć jeszcze naszym widzom, takim przesłaniem jak tytuł Każdy dzień jest cudem. Piszesz o tym, że właśnie cieszą cię małe rzeczy i z tych jakoś zbierasz. Mówiłaś o tym zbudowaniu pewnej struktury w życiu, która nie będzie, że nie będziemy się opierać na jednej czy nawet dwóch nogach, tylko coś, co będzie miało bardziej skomplikowaną konstrukcję, ale w związku z tym bardziej stabilną. Chciałabym powiedzieć na koniec słowami Wisławy Szymborskiej może. Ona napisała taki wiersz, nic dwa razy się nie zdarza. I jak odbierała swoją nagrodę Nobla, to ona też powiedziała o cudzie niepowtarzalności. I jeżeli ktoś wstaje rano i mówi, Boże, znowu ten sam dzień, znowu leje, znowu, Boże, ten sam widok za oknem, to ja muszę Państwu powiedzieć, że każdego dnia na tym samym drzewie inaczej rozkładają się krople deszczu. Każdego dnia inny ptak siada na gałęzi, albo jeżeli siada, to siada centymetr dalej ten sam ptak. Są inne pory roku. Życie jest niewiarygodnie piękne w swojej niepowtarzalności. I naprawdę nic dwa razy się nie zdarza. I czekajmy na to, co się przydarzy. A kończąc, żeby już tak poważnie się nie skończyło, to ja teraz grałam w takim serialu z moją ulubioną reżyserką Kingą Dębską, z którą jestem zaherbatnikowana, co sobie czy uważam to za zaszczyt, bo jest to niezwykle ciekawa artystka i fajny, kawał fajnej baby. No to jak grałam w tym u niej serialu Lulu, to mojego partnera, czy tam abstyfikanta jednego z, grał Marek Siudym. I on ma 73 lata skończone i mówi do mnie tak, słuchaj, ja kocham życie, dlatego, że wydaje mi się, że jeszcze wszystko jest przede mną. I to jest piękne. To jest piękne. Bardzo dziękuję za rozmowę. A proszę Państwa, naprawdę gorąco polecam książkę. Nie jest to książka, jest bardzo szczera, bardzo gęsta. Nie ma tutaj zbytecznych słów. I to jest bardzo dobre. Nie ma za dużo przymiotników, tylko jest rzeczywiście dużo życia, przemyśleń, a też anegdot. Nie jest to jednak książka, mimo że się lekko ją czyta, nie jest to książka na plażę. To jest książka raczej do siedzenia w fotelu wieczorem.
Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Pięknie to powiedziałaś, Moniko. Dziękuję bardzo za te słowa. Dziękuję.